O tym, dlaczego nie powinniśmy wycofywać się ze świata cyfrowego naszych dzieci, naszych uczniów, o tym, dlaczego powinniśmy zrozumieć, jakimi prawami rządzi się świat nowych technologii, i wreszcie o tym, w jaki sposób bezpiecznie, kreatywnie i higienicznie korzystać z zasobów sieci, porozmawiamy podczas webinaru: jak nie zbłądzić w cyfrowym świecie. Kompetencje kluczowe dla cyfrowych tubylców. Maciej Dębski, Uniwersytet Gdański, Fundacja DBAM o mój zasięg. Serdecznie Państwa zapraszam. Miło mi Państwa powitać w drugiej edycji Akademii Projektantów Edukacji, certyfikowanym programie szkoleniowym wspierającym nauczycieli. Gdy ruszyliśmy z Akademią w zeszłym roku, obiecaliśmy Państwu, że to będzie cykl pomocny, bardzo praktyczny i ekspercki. W tej edycji nie będzie inaczej, powiem więcej, będzie jeszcze lepiej, bo tematy, które poruszamy, to Państwa pomysły nadesłane w ankiecie ewaluacyjnej. Więc, jakby nie patrzeć, to Wy, drodzy Państwo, współtworzycie z nami tę Akademię. A ja nazywam się Małgorzata Jankowska i mam przyjemność koordynować działania tego programu. Dziś w Akademii gościmy niezwykłego eksperta. Jest z nami dr Maciej Dębski, socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych i prezes fundacji Dbamy o Mój Zasięg. Jest autorem i współautorem wielu dokumentów strategicznych i publikacji naukowych z zakresu problemów społecznych. Pomysłodawcą badań młodzi cyfrowi czy granie na ekranie. To niekwestionowany znawca cyfrowego świata. I naszych nim zachowań. Chcemy dziś razem z naszym ekspertem przybliżyć Państwu bardzo istotny temat. Możemy myśleć, że dotyczy on tylko dzieci i młodzieży, ale to nieprawda. Dotyczy pośrednio lub bezpośrednio każdego użytkownika internetu i urządzeń mobilnych oraz każdej rodziny, która takich urządzeń używa. Porozmawiamy o kompetencjach, które musimy nabyć i w które powinniśmy wyposażyć nasze dzieci i naszych uczniów, by były świadomymi odbiorcami treści. I nie zabłądziły, nie przepadły nam w cyfrowym świecie. To będzie arcyciekawy wykład. Nim zaczniemy, uprzedzam tylko zapytania na czacie. Wiemy, że dla Państwa rozwój zawodowy jest niezwykle ważny, dlatego udział w tym webinarium potwierdzony jest oczywiście dedykowanym certyfikatem naszej Akademii. O tym, gdzie go pobrać, powiem Państwu po zakończeniu spotkania. Dodam jeszcze, że warto z nami zostać do samego końca, bo fundacja dbam o mój zasięg przygotowała dla Państwa i dla rodziców bardzo wartościowe materiały do pobrania. O tym, gdzie je Państwo znajdziecie, również powiemy na koniec spotkania. A teraz zaczynajmy! Proszę państwa! Super, że zajmujemy się tematem który zyskuje z każdym dniem, tak naprawdę na znaczeniu. Mówimy o temacie, jak bezpiecznie i higienicznie korzystać z nowych technologii, jak odnajdywać się w tym naszym nowym świecie, naszym nowym, mówię tutaj o nauczycielach, o rodzicach, o wszystkich, którzy urodzili się jeszcze przed y, okresem internetu. Przypominam, że w Polsce korzystamy z internetu od około 30 lat, dokładnie 32 lata, więc wiele osób, które słucha tego wystąpienia, to pokolenie po prostu osób, które urodziły się w czasie bez internetu. Nie wiem, czy Państwo o sobie w ten sposób kiedykolwiek myśleli, ale jak już naszego pokolenia nie będzie, jeżeli już nasze pokolenie się skończy, to nie będzie w Polsce żadnego przedstawiciela takiego właśnie gatunku Homo sapiens, który pamięta czas bez internetu. Więc e, możemy powiedzieć, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które pamięta czas bez internetu, ale również jesteśmy pierwszym pokoleniem, które e, z tego internetu korzysta. I żeby nie wylewać przysłowiowego dziecka z kąpielą, my, nauczyciele, rodzice, osoby dorosłe, które w jakiś sposób mają pod opieką współczesne dzieciaki albo młodzież, my, szanowni Państwo, powinniśmy przede wszystkim ten świat, nowy świat nowych technologii zrozumieć. Jesteśmy takim pokoleniem przełomu, pokoleniem zmiany. Jedną nogą w jakiś sposób tkwimy jeszcze w tej analogowej rzeczywistości. Ale już kolejną, drugą naszą nogą, coraz częściej przekraczamy świat nowych technologii. I oczywiście, ktoś, kto uważa, że rozwój nowych technologii już się zakończył, to jest oczywiście w błędzie. Jesteśmy dopiero w przededniu bardzo dużej rewolucji, jeżeli chodzi o internet i nowe technologie. Oczywiście samo pojawienie się internetu w Polsce w latach 90. to było bardzo duże wydarzenie. Kolejnym dużym wydarzeniem to były lata 2000, a mianowicie pojawienie się internetu mobilnego. Później, bardzo takim przełomowym wydarzeniem jest pojawienie się mediów społecznościowych. No a dzisiaj wszyscy żyjemy sztuczną inteligencją, rozwojem maszyn, robotyką, spacerami kosmicznymi, podbojem różnych planet, więc naprawdę Zestarzejemy się w bardzo ciekawych czasach. Pytanie jest takie: czy my te czasy będziemy w stanie rozumieć i czy my przez przypadek, jeżeli byśmy przyjęli taką e, funkcję czy taką postawę, że ja nie chcę uczestniczyć w życiu w zakresie nowych technologii, czy my rzeczywiście będziemy na tym zyskiwać, czy będziemy na tym też tracić? Pamiętajmy, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc jeśli. Zależy nam na tym, a myślę, że nam zależy jako nauczycielom, jako rodzicom, żebyśmy rozumieli zachowania i postępowania młodzieży również w sieci, to najgorsze, co możemy zrobić, to wycofać się z tego świata cyfrowego i udać, że dziecko sobie w tej sieci samo poradzi. Podejmujemy temat dzisiaj takiego właściwego bycia w sieci, jak nie zbłądzić w tych meandrach zasobów cyfrowych z różnych powodów. Warto rozmawiać o tym temacie, dlatego że jako pokolenie zmiany... To pokolenie przełomowe, to pokolenie graniczne, bardzo często charakteryzujemy się niewiedzą w zakresie nowych technologii. I to jest oczywiste. Nie mamy tutaj powodów do jakiegoś wzbudzania w sobie poczucia winy, że czegoś nie potrafię, że czegoś się boję. Jest to naturalna cecha wszystkich osób, które są w pokoleniu zmiany. Warto podejmować ten temat, o którym rozmawiamy, bo wokół nowych technologii narosło wiele mitów, stereotypów, uprzedzeń. Niestety to są bardzo często właśnie takie uprzedzenia negatywne, a że nowe technologie, to pornografia, to sexting, to przemoc, to hejt, to. Utrata kontroli nad ilością i jakością czasu spędzonego w sieci to fonoholizm, uzależnienia. Trochę czarno widzimy, jak to ma w zwyczaju pokolenie zmiany, ale my przecież wiemy, że. Nowe technologie to również umiejętność nawiązywania nowych relacji, podróżowanie, przygotowywanie się do podróży, zaoszczędzenie czasu, zaoszczędzenie pieniędzy, rozwój pasji, hobby, zainteresowań. No, szanowni Państwo, można byłoby powiedzieć, że internet sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. Złe bądź dobre może być nasze jego wykorzystywanie, złe bądź dobre mogą być nasze intencje, niskie bądź wysokie mogą być nasze kompetencje. Nie demonizujmy nowych technologii, bo przecież gdzieś ta prawda leży po środku. Realizując różnego rodzaju szkolenia, biorąc udział w debatach, opracowując różnego rodzaju programy strategiczne na poziomie rządowym czy samorządowym, czy prowadząc różnego rodzaju badania, okazuje się, że jest taki czynnik, który nas dorosłych wycofuje ze świata cyfrowego. Ja ten czynnik nazywam bardzo wprost, jest to najnormalniej w świecie lenistwo. Więc warto podejmować ten temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, żeby nie być leniwym nauczycielem, żeby nie być leniwym ojcem, żeby nie być leniwym rodzicem. Ja jestem ojcem Idy, która ma 22 lata i Antka, która ma 12 lat. Już o Idzie nie rozmawiam, ale patrząc na mojego syna, mogę powiedzieć, że on też czasem nadużywa nowych technologii. Kiedy? Wtedy, kiedy mi się nie chce pewnych rzeczy zrobić. Wtedy, kiedy właśnie przychodzi do mnie to lenistwo i ja nie jestem w stanie mu zaproponować żadnej alternatywy do bycia w sieci. I od razu, szanowni państwo, powiem, e, i do tego później nawiążę: że jeżeli jedynym dostępnym dla dziecka światem jest świat cyfrowy, no to nie dziwmy się, że to dziecko w tym świecie cyfrowym jest zanurzone w pełni i jest bardzo często bez kontaktu. E, takim, e, taką niesprawdzoną wiedzą, e, która. Mi osobiście jest bardzo bliska, takim potocznym rozumowaniem, z którym się często spotykam podczas różnego rodzaju szkoleń i spotkań z nauczycielami i rodzicami. To jest takie przekonanie, szanowni państwo, że internet i na przykład uzależnienie od internetu jest mniej szkodliwe niż na przykład uzależnienie od narkotyków czy od papierosów. I wiele razy na swoich wystąpieniach nauczyciele albo rodzice zadają mi takie bardzo wyraźne, wprost punktowane pytanie, taką wrzucają szpilkę, mówiąc: No proszę pana, ale czy chciałby pan, żeby pana syn był uzależniony od internetu czy od narkotyków? Ja mówię: No, jakbym miał już wybierać, to pewnie od internetu. A widzi od internetu? A widzi pan? To jest nie fair postawiona, postawione pytanie, bo ktoś prosi mnie, żebym wybierał między uzależnieniami, ale chciałbym Państwu powiedzieć, nie rozwijając za bardzo też tego wątku uzależnień behawioralnych, czyli uzależnień odczynności i uzależnień chemicznych, że uzależnienia behawioralne, w tym wszelkiego rodzaju e-uzależnienia, są tak samo szkodliwe dla naszego zdrowia jak uzależnienia chemiczne. Oczywiście myśląc o zdrowiu, myślę tutaj o zdrowiu nie tylko psychicznym i fizycznym, ale mówię tutaj również o zdrowiu społecznym, czyli o naszych relacjach, o naszych stosunku do uczenia się, do naszych obowiązków, do sąsiedztwa, do, nasz, do naszego poziomu kapitału społecznego. Ale też, jak się okazuje, my, Homo sapiens, mamy coś takiego, co się nazywa zdrowie duchowe. Więc nowe technologie, tak jak powiedziałem, nie są dobre ani złe, natomiast jakiekolwiek nadużywanie nowych technologii zawsze będzie szkodliwe. A uzależnienie chemiczne czy uzależnienie behawioralne można byłoby powiedzieć, że to jest to samo uzależnienie oczywiście jest mnóstwo różnic. W tych uzależnieniach chemicznych i behawioralnych dla mnie są dwa najważni dwie najważniejsze różnice. To przede wszystkim cel terapeutyczny. W uzależnieniach chemicznych chodzi o pełną abstynencję. Ja nie piję alkoholu, ja nie palę papierosów, ja nie biorę narkotyków. W uzależnieniach behawioralnych chodzi o kontrolowaną czynność. Jak leczymy pracoholika, to przecież nie leczymy go mówiąc już nigdy nie będziesz pracował. Już nigdy nie będziesz robił zakupów w już nigdy nie będziesz korzystał z telefonu w fonocholiku. Zresztą z tym przysłowiowym fonocholizmem, szanowni państwo, to ja mam bardzo duży problem. Im więcej poświęcam e, temu zagadnieniu czasu, tym częściej czuję, że nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od telefonu. E, osoba która jest uzależniona od alkoholu, alkoholik, on nie jest uzależniony od butelki, tylko od tego, co jest w środku. I gdybym miał powiedzieć, co dzisiaj bardzo mocno rozbija zdrowie psychiczne naszych uczniów, naszych dzieci, co powoduje największe negatywne konsekwencje dla ich zdrowia psychicznego, fizycznego czy społecznego, czy tego duchowego, to nie jest internet jako taki. Internet to jest bardzo duży wór. To, co najbardziej uzależnia dzisiaj młodzież, to przede wszystkim są to media społecznościowe i gry. Więc musimy w tym rozumowaniu związanym z pojmowaniem nowych technologii. Nie możemy stosować jednego wielkiego e, pojęcia e, internet e, czy e, media cyfrowe. Musimy wiedzieć, że e, Mamy strasznie dużo w ramach tego pojęcia aplikacji, rozwiązań, i proszę zobaczyć, dlaczego media społecznościowe i dlaczego gry. Oczywiście to nie są takie same gry, jak mieliśmy w latach 90. Mówimy o graniu w gry cyfrowe, w szczególności multiplayer z innymi graczami. Młodzież gra w gry nie dlatego, że jest uzależniona od gier, ale dlatego, że tam są inni ludzie. Media społecznościowe, tak często z nich korzystamy i my, i nasze dzieci, i młodzież, bo tam są inni ludzie. Ktoś, kto wymyślił media społecznościowe, wiedział, że nasz mózg jest społeczny. Więc media społecznościowe, gry i wiele różnego rodzaju rozwiązań, z których na co dzień korzystają nasi uczniowie czy nasi, nasze dzieciaki, wykorzystują wręcz naszą atawistyczną potrzebę do bycia z innymi ludźmi. I te aplikacje są wszystkie najbardziej uzależniające. Tam, gdzie możemy spotkać innych. Proszę Państwa, wydaje mi się, tak pod kątem społecznym, jestem socjologiem, dokładnie socjologiem problemów społecznych. Muszę powiedzieć, że czasy, w których dzisiaj dojrzewa młodzież, to nie są bezpieczne czasy. Jeżeli uważamy, że już jesteśmy dawno po covid i jesteśmy z tym covid psychicznie rozliczeni, to się bardzo grubo mylimy. Jeżeli uważamy, że konflikt po naszej wschodniej granicy nas nie dotyczy, to on bardzo mocno wpływa na gospodarstwa domowe. I dzisiaj można byłoby powiedzieć, że to, czego młodzież bardzo mocno potrzebuje to bezpiecznego środowiska. I teraz, Szanowni Państwo, gdybym miał powiedzieć, o czym jest ten wykład, o czym jest to nasze spotkanie, i z jakimi wykładami w ogóle jeżdżę po różnych e, miejscach Polski, to słowem dla mnie chyba najważniejszym to jest słowo równowaga. Młodzież potrzebuje dzisiaj równowagi. I w kontekście naszego dzisiejszego tematu, tego życia offline i all online, bardzo ważne zrozumienie jest tematu takie, że e, nie możemy w naszych zachowaniach, w naszych postawach, w naszych słowach być takimi skrajnymi osobami. Proszę zobaczyć: brak zasad, korzystanie zawsze z telefonu, wszędzie, o każdej porze dnia, nocy, jest dewastujące. Jest to skrajna postawa negatywna. Ale skrajną postawą negatywną dla mnie jest też całkowite odcięcie młodzieży od nowych technologii. Nie da się dzisiaj żyć bez nowych technologii. Przypominam, że jest nas ponad 8 miliardów ludzi na świecie. 60% ludzi ma dostęp do internetu, 50% ludzi ma dostęp do mediów społecznościowych, a 40% ludzi ma dostęp do pasty i szczoteczki do zębów, a 40% ludzi ma dostęp do źródeł czystej wody, 40% ludzi ma dostęp do kanalizacji, więc internet dzisiaj jest bardziej dostępny niż. Woda, kanalizacja czy pasta i szczoteczka do zębów. Więc tu nie chodzi o to, żeby szkoła zamykała się na nowe technologie. Tu chodzi o to, żeby szkoła budowała dobry balans między właściwym, bezpiecznym i higienicznym używaniem zasobów sieci, a też stwarzała przestrzeń do bycia totalnie bez nowych technologii. I proszę Państwa, ten balans on dotyczy nie tylko dzisiaj świata online i offline. On dotyczy też na przykład stylów wychowania rodziców. Zobaczcie, no nie ma nic gorszego jak nieobecny rodzic, który się totalnie nie interesuje dzieckiem. Można byłoby powiedzieć, że taki rodzic bardzo mocno traumatyzuje swoje dziecko. Tu mamy jeden biegun, ale drugi biegun to jest nadopiekuńczy rodzic który tak mocno siadł na, przysłowiowo, siadł na to swoje dziecko, że dziecko nawet e, nie ma własnego zdania, że rodzic podejmuje za dziecko decyzję, że rodzic e, wychowuje dziecko nie uwzględniając potrzeb emocjonalnych swojego dziecka. Widzicie? Szanowni państwo, i ta postawa nieobecny rodzic i ta nadopiekuńczy rodzic jest niewłaściwa w stylu wychowania, chodzi o balans. I takich balansów pewnie będziemy musieli mogli znaleźć więcej. Chcę powiedzieć, że bardzo ważne jest w świecie cyfrowym e, szukanie tego balansu i równowagi. Bo wielu badaczy, przede wszystkim psychologów mówi wprost, że pozostawanie we względnej równowadze jest gwarancją szczęścia. Dzieci i młodzież. Proszę Państwa. Bardzo ważna rzecz. Ten świat nowych technologii on będzie coraz bardziej urozmaicony. Te nowe technologie będą jeszcze bardziej bliżej nas. Wchodzą w odzież, wchodzą w ciało. Ja nie wiem, czy za 20 lat będzie, będzie coś takiego jak telefon komórkowy. Być może on będzie wyglądał inaczej, a być może go już wcale nie będzie. I myślę sobie, szanowni państwo, że tak sobie zadając pytanie, o co powinniśmy grać, gdzie powinniśmy kłaść bardzo duży nacisk, to przede wszystkim na umiejętne budowanie i podtrzymywanie realnych relacji i więzi, a nie kontaktów w sieci. Szanowni państwo, każdy psycholog. Pedagog, psychoterapeuta powie, że najważniejszym czynnikiem chroniącym nas, nasze dzieci, kogokolwiek przy jakimkolwiek wejściem w problem jest dobrze zbudowana relacja z najbliższymi. I my w fundacji dbam o mój zasięg jasno mówimy, że kontakt w sieci różni się od relacji bezpośredniej, że tylko w relacji bezpośredniej, twarzą w twarz, możemy się dobrze rozwijać i ta relacja nabiera kształtów, rumieńców, smaku, jakości, kontekstów. Oczywiście, jeżeli młoda osoba ma kontakt w sieci, on jest niezagrażający i to super, kiedy go wyciągnie poza sieć. Natomiast pamiętajmy o tym, że tak naprawdę dzisiaj powinniśmy bardziej rozmawiać o emocjach, bardziej powinniśmy uczyć dzieci wartości, bo kodowanie, programowanie informatyka, krytyczne myślenie, kreatywne korzystanie z zasobów sieci to dzisiaj młodzież, dzieci, pokolenie Z czy pokolenie Alfa, bo już o takich powinniśmy rozmawiać. Oni to w miarę szybko, przepraszam za kolokwializm, ogarną. Ale gdzie empatia? Gdzie altruizm? Gdzie asertywność? Więc proszę pamiętać, że najważniejszą kompetencją w świecie cyfrowym, kompetencją, którą my nauczyciele, my rodzice powinniśmy wyposażać te nasze dzisiaj dzieciaki czy uczniów, jest właśnie umiejętne nawiązywanie i podtrzymywanie realnych więzi. I szanowni państwo, utarło się takie przekonanie, i ja często z nim mam do czynienia, właśnie jest to opinia osób dorosłych, że tak naprawdę świat się zmienił. Większego wpływu na rozwój nowych technologii nie mam. Nie możemy pewnych rzeczy zawrócić. Tak już jest, tak wszyscy mają. Może i tak jest, że nie mamy wpływu na rozwój nowych technologii, ale pamiętajmy, Szanowni Państwo, że jako nauczyciele, a przede wszystkim jako rodzice, nie powinniśmy odbierać sobie prawa do tego, żeby nie mieć w ogóle wpływu na to, jak nasze dziecko czy jak nasz uczeń używa zasobów sieci. Więc większego wpływu na rozwój nowych technologii nie mamy, ale mamy pełny wpływ, do czasu oczywiście, mamy pełny wpływ na to, w jaki sposób nasz uczeń czy nasze dziecko w domu będzie wykorzystywało internet, media społecznościowe i gry. I o tym jeszcze dzisiaj powiem, natomiast bardzo ważna kwestia jest taka, żebyśmy o tych rzeczach, o których dzisiaj rozmawiamy, rozmawiali jak najszybciej. Nie trzeba czekać do 9-10 roku życia, kiedy dziecko dostanie swój pierwszy telefon komórkowy typu smartfon, niestety najczęściej z nieograniczonym dostępem do internetu. Ja osobiście prowadzę zajęcia na szkołach rodzenia. Bo jeszcze dziecka nie ma, zobaczcie, ale już cała jego historia buduje się na Instagramie, na Facebooku, prawda? Od momentu wrzucenia pierwszego zdjęcia z USG. I dziecko się rodzi, i czy chce, czy nie chce, wpada w świat nowych technologii. Więc współczesny rodzic musi być przygotowany do dwóch rzeczy, co najmniej dwóch rzeczy. Rodzic, który ma malutkie dziecko, musi wiedzieć, że najważniejsze jest przytulanie, bliskość, jakościowy czas, dotyk, empatia, mówienie dziecku kocham cię. Dobrze, że jesteś. Jestem z ciebie dumny, albo możesz być z siebie dumna. Czyli ta jedna rzecz to jest ta cała kwestia empatycznego rodzicielstwa. A z drugiej strony rodzic, nauczyciel również, powinien być rzetelnym edukatorem medialnym dla dzieci, dla uczniów. Nie powinien wycofywać się ze świata cyfrowego, nie powinien zakładać, że dziecko sobie super samo poradzi w sieci. Nie poradzi sobie. Znaczy może sobie nie poradzić i my musimy mieć na to wzgląd. Proszę Państwa, wiemy, że nowe technologie mogą być narzędziem wspierającym rozwój dzieci i młodzieży, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Tutaj trochę pstryczek w nos nas, badaczy, naukowców. Skąd się bierze to przekonanie, że jak myślimy o nowych technologiach, to bardziej myślimy o zagrożeniach niż o szansach. Jednym z powodów jest to, że my badacze, my naukowcy, tak jakbyśmy wzięli 100% tego, tych publikacji, które się wydaje dzisiaj w Polsce na temat nowych technologii, to myślę, że 70-80% dotyczy właśnie negatywnych stron. Gdybyśmy my w Polsce, jest nas trochę osób, które zajmują się tym tematem, gdybyśmy my w Polsce umówili się, że przez następne 5 lat, nie publikujemy nic o hejcie, o patotreściach, o sextingu, o porno, e, o uzależnieniach, tylko skupiali się na pozytywach, to do opinii publicznej zaczęłyby docierać informacje: o nie, no super, dzięki nowym technologiom to można rozwijać pasje, hobby, zainteresowania, o, dzięki nowym technologiom to można zwiedzać, e, poznawać nowe kultury, prawda? Więc. Nie taki diabeł straszny, jak go malują, musimy o tym zawsze, szanowni państwo, pamiętać. I teraz wracając do tej równowagi, do tej huśtawki czy tej poziomicy, gdzie dziecko potrzebuje bezpieczeństwa. Nie potrzebuje totalnego odcięcia albo e, działania bez jakichkolwiek zasad. I w szkole, szanowni państwo, i w domu trzeba wiedzieć, że. Nie ma odpowiedzialnego korzystania z zasobów sieci bez ustalenia zasad korzystania z internetu oraz cyfrowych narzędzi ekranowych. Szkoła, która nie ma żadnych zasad, nie jest szkołą odpowiedzialną cyfrową. Tak samo jak szkoła, która y, tak bardzo mocno zaciska pętlę wokół szyi, że w ogóle nowe technologie nie są stosowane. I to samo również w domu. Więc myślę sobie, że takim narzędziem do bezpiecznego, kreatywnego i higienicznego korzystania z zasobów sieci jest coś, co nazywamy higieną cyfrową, o czym zaraz powiem. Zobaczcie, Szanowni Państwo, rozwój nowych technologii, rozwój różnego rodzaju aplikacji, form komunikacji, powoduje również redefinicję pojęć dotychczas nam znanych. Bo jakbyś, jakbym Państwa zapytał, z czym Wam się kojarzy higiena, no to oczywiście wszyscy pójdą w ten nurt higiena osobista. Mycie zębów, dbanie o obcięte paznokcie, o ubiór, o fajny zapach, prawda? I tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj do tej higieny osobistej powinniśmy dołożyć coś, co nazywamy higieną cyfrową, z czego sobie w ogóle sprawy często nie zdajemy, że coś takiego jest. O tej higienie cyfrowej zaraz Państwu troszkę powiem. Szanowni Państwo, nie wiem, czy wiecie, mam nadzieję, że tak, a jak nie, no to właśnie po to tutaj jestem. Nie wiem, czy wiecie, ale korzystając z internetu, my, młodzież, dzieci, ktokolwiek, kto używa internetu, może przyjąć trojakiego rodzaju postawę czy rolę. Po pierwsze, każdy z nas jest odbiorcą treści internetowych. Jeżeli dzisiaj poszukałaś czegoś w internecie. Jeżeli sprawdziłeś, jak dojechać do domu, jeżeli coś ci się wyświetliło, odczytałeś wiadomości, zobaczyłeś, co się w świecie dzieje, jesteś odbiorcą. Jeżeli coś skomentowałeś, jeżeli z kimś porozmawiałeś, jeżeli coś zalajkowałeś, ale jeżeli na coś się nie zgodziłeś, to wchodzisz w drugą rolę bycia uczestnikiem. I trzecia najwyższa rola to jest rola to jest bycie aktorem. Bycie y, twórcą treści internetowych. I powiedziałem już Państwu wcześniej, że tu nie chodzi o to, żeby szkoły zamykały się na nowe technologie, ale tu chodzi o to, żeby szkoły zastanowiły się, co mogą zrobić, żeby ich uczniowie byli bardziej twórcami niż zwykłymi odbiorcami. Niestety, szanowni państwo, co by nie mówić, kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży w Polsce. Nie są na wysokim poziomie. To nie jest tak, że młodzież super używa nowych technologii. E, owszem, oni się tych nowych technologii nie boją. Oni czują się jak ryba w wodzie, mają wiele aplikacji, kupią jakiś gadżet, włączą to, uaktualnią, prawda, porównają ceny, a my szukamy przycisku, jak to się w ogóle obsługuje i co to jest. Ale to wcale nie jest kreatywne korzystanie z zasobów sieci. Daj dziecku, daj młodzieży trudniejsze zadanie związane z korzystaniem z zasobów sieci i jest problem. Bardzo duży problem z krytycznym myśleniem. Przecież wszyscy wiemy, że treści wrzucone do sieci nie muszą być prawdziwe. Młodzież bardzo często w ogóle tego nie weryfikuje. Młodzież nie wie, jak odfiltrować fake newsa od rzetelnej informacji. Pamiętam, Uniwersytet Gdański i Fundacja Dbam o Mój Zasięg kiedyś robiła takie duże badanie wśród młodzieży na próbie ponad 50 tysięcy uczniów i zadaliśmy tam takie pytanie w ankiecie, e, czy to, co publikujesz na swój temat w sieci, w mediach społecznościowych, jak bardzo to, co publikujesz, jest zgodne z tym, kim naprawdę jesteś. I uwaga, 20% uczniów, co piąty nastolatek przyznał w ankiecie, że to, co wrzuca do sieci na swój temat, jest niezgodne z tym, kim naprawdę on jest. Czy ona. No to sama młodzież nam mówi, że wrzuca w jednej piątej e, odsetka w tych 20% nieprawdę o sobie. Więc młodzieży dzisiaj trzeba uczyć nie tylko odpowiednich relacji, empatii, ale trzeba ich uczyć również bardzo wyraźnie krytycznego myślenia. O tym, to jest bardzo duże wyzwanie. Tym bardziej, że ten natłok informacji jest bardzo duży. Wyobraźcie sobie, Szanowni Państwo, że gdybyśmy chcieli przejrzeć cały nowy materiał, który w ciągu jednej doby na całym świecie jest wrzucany na YouTube'a, to byśmy musieli na to poświęcić 17 lat naszego życia. Nie da się. Więc z jednej strony musimy krytycznie myśleć i krytycznie wybierać źródła informacji. O tym praktycznie w ogóle się nie mówi w szkole. Proszę Państwa, to nie jest tak, że jak pojawił się internet, to już nikt ze sobą nie rozmawia i w ogóle rodziny się zapadają, mamy rozwody. Utarło się przekonanie, że media cyfrowe niszczą więzi. Może tak też jest. Ale czy to nie jest tak, Szanowni Państwo, że słabe więzi lub brak tych więzi otwiera przestrzeń dla dzieci na nowe, ale w istocie obce im, bycie w sieci? To jest takie trochę odwrócenie kota ogonem, prawda? A mianowicie e, zobaczenie, że jeśli dziecko nadmiernie, uczeń nadmiernie korzysta z zasobów sieci. To, to może być skutek kiepskich relacji, a nie że jego bycie w sieci powoduje słabe relacje. Te relacje między najczęściej rodzicami i uczniami, one często już są nadwątlone, podpalone, już rodzic z dzieckiem jest daleko i wtedy dziecko bardzo często ucieka w świat cyfrowy. A my uważamy, że to jest osoba uzależniona i że powinna się w ogóle leczyć. O tym uzależnieniu to jeszcze powiem, bo okazuje się, że nie jest prawdą, że my w Polsce mamy jakiś duży odsetek osób młodych uzależnionych od nowych technologii. Wiecie, dlaczego młodzież tak bardzo uwielbia używać nowych technologii: internetu, mediów społecznościowych, gier, aplikacji? Bo, szanowni Państwo, internet i to, co on dzisiaj oferuje, jest. Narzędziem, dzięki któremu możemy zaspokajać swoje wszystkie potrzeby. Żeby była jasność, mamy oczywiście, jest nas 8 miliardów ludzi na świecie i 100 milionów, z tego co pamiętam, ale ten katalog potrzeb życiowych, on jest bardzo wąski. Mamy oczywiście potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, mamy potrzebę szacunku, uznania, samorealizacji. Możemy te wszystkie nasze potrzeby zaspokajać w różny sposób, różnymi narzędziami. To może być osobiste spotkanie, ale to może być również kontakt przez sieć. Więc musimy to zrozumieć, że internet jest narzędziem, dzięki któremu możemy realizować każdą naszą potrzebę. Potrzeba fizjologiczna, proszę bardzo, zamawianie jedzenia. Zapętliliśmy się, szanowni państwo, coś poszło nie tak, ale dlaczego powstają aplikacje, które. Pomagają nam lepiej spać. Naprawdę? Przecież wystarczyłoby wycofać nowe technologie z sypialni. Dlaczego tak wielu biegaczy, jak biega rekreacyjnie, amatorsko, oni nie pójdą pobiegać bez żadnego sprzętu? Oni są okablowani, osieciowani. Więc potrzeba fizjologiczna związana ze snem, z jedzeniem tutaj dzisiaj jest dużo nowych technologii. Potrzeba bezpieczeństwa, przynależności, a stawiam pytanie, a jaką potrzebę zapewniają i zapewniają media społecznościowe? Właśnie potrzebę bezpieczeństwa, właśnie potrzebę przynależności. A szacunek i uznanie, ja mogę sobie zdobyć, realizując bardzo ciekawy projekt, produkując ciekawe materiały edukacyjne, czy prowadząc ciekawy webinar, a inny, ten szacunek i uznanie zdobędzie w grze sieciowej, gdzie wspólnie wszyscy zabijają smoka. To samo z potrzebą samorealizacji. Tutaj mamy influencerów, tutaj mamy kreatorów. Niestety tutaj też mamy pato Więc, oczywiście, gdyby to było tak, że internet zaspokaja wszystkie nasze potrzeby, to może byłoby mniej osób u psychologa w kolejce. Więc. Ja póki co dzisiaj stawiam tezę, że Internet jest narzędziem do zaspokajania naszych potrzeb, ale jeżeli będziemy zaspokajali potrzeby tylko i wyłącznie przez Internet, to jednak czegoś będzie nam brakować. Żeby nie zbłądzić w świecie cyfrowym, nie można mylić pojęć. Bardzo często mylimy pojęcia, i takim doskonałym przykładem mylenia pojęć jest kwestia uzależnienia, higieny cyfrowej, nawyku, zwyczaju. Tutaj na prezentacji, Szanowni Państwo, widzicie trójkąt. Postaram się zobrazować te różnice. One są bardzo istotne, bo bardzo często, jak widzimy młodą osobę, która nadużywa telefonu, internetu, ciągle tam siedzi, to mówimy: O Jezu, Ty jesteś uzależniony, powinieneś się leczyć. Od razu powiem, że my, nauczyciele i my, rodzice, bardzo często zwracamy uwagę tylko na ilość czasu spędzonego w sieci, a jakość bo wy państwo możecie 5 godzin ratować koale z północnej Australii, a ja mogę 5 godzin bez sensu skrolować czyjegoś Facebooka, Instagrama czy inne medium. Ja 5 godzin, i wy 5 godzin. Ale widzicie różnicę. Pamiętajmy, cokolwiek dzisiaj sobie jeszcze nie powiemy, że musimy zwracać uwagę na jakość, a nie tylko na ilość. Wracając do tego trójkąta. Gdyby zadać pytanie, jaki procent młodych osób dzisiaj w Polsce to osoby uzależnione, ale tak wiecie, klinicznie uzależnione, zdiagnozowane, nie że nam się wydaje, to one byłyby na szczycie tego trójkąta. 2-3% młodych osób to są osoby rzeczywiście uzależnione. Mało, prawda? Na wykładach dla rodziców, jak zadaję pytanie, jak myślicie, jaki procent młodych osób jest uzależniona od nowych technologii, to często padają odpowiedź 90-100%, wszyscy 70%. Nie. 2-3%. Jeżeli nie wiecie, Szanowni Państwo, jak wygląda 2-3% młodzieży w jednym miejscu, to to są dwa stadiony narodowe warszawskie wypełnione po brzegi. 160 tysięcy. To nie jest mało. Wyobrażacie sobie, Dwa pełne stadiony po 80 tysięcy, razem z murawą, młodych osób, które właśnie tracą życie, zdrowie, przyjaźń, pracę, edukację. Przypominam, nie rozwijając specjalnie wątku, że jak każde uzależnienie, niesie za sobą również problem współuzależnienia. I jeżeli mamy delikwenta w klasie uzależnionego od gier, to on potrafi rozbić nie tylko swoją rodzinę nie tylko wchodzić w konflikt z rodzicami czy ze swoim rodzeństwem, ale on potrafi rozbić coś, co nazywamy spójnością zespołu klasowego. Cała klasa bądź część może cierpić, bo Krzysiek, Krysia bądź Marysia są nałogowcami. Ale pod kątem statystycznym wierzchołek to są osoby uzależnione. 2-3%. Oczywiście to nie jest tak, że otwiera się niebo i spada na mnie uzależnienie. Tak samo nie jest tak, że otwiera się niebo i spada na mnie pasja, hobby i zainteresowanie. Przypominam to, co powiedziałem. Jeżeli jedynym dostępnym dla naszego ucznia czy dziecka światem jest świat cyfrowy, jeżeli rodzic, w pewien sposób też nauczyciel, bo to przecież źródeł pasji, hobby, zainteresowania może być mnóstwo, ale jeżeli my dorośli nie będziemy stwarzać przestrzeni do tego, żeby nasze dzieci czy nasi uczniowie się czegoś Czymś interesowali i każdą wolną chwilę będą spędzać w sieci, no to jest to strzał w stopę. Więc pasja hobby, zainteresowanie też nie spada z nieba. Tablet dziecku, który ma rok, też nie spada z nieba. Przypominam sobie świetną kampanię Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mama, tata, tablet, która o tym mówi, że do drugiego roku życia dziecko w ogóle nie powinno używać nowych technologii. Więc uzależnienie, szanowni Państwo, Idzie od dołu tego trójkąta. I gdybym miał powiedzieć, co jest dzisiaj bardzo dużym problemem młodych osób, to przede wszystkim jest to fatalny stan czegoś, co nazywamy higieną cyfrową. Co to jest higiena cyfrowa? Najogólniej rzecz ujmując, cyfrowo-higieniczni jesteśmy wówczas, kiedy nasze używanie, codzienne używanie nowych technologii, nieważne z czego korzystamy, pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne i duchowe. A w opcji minimalnej, higiena cyfrowa to sytuacja, w której nasze korzystanie z zasobów sieci nie wpływa negatywnie. Ale jeśli jesteś przemęczona, niewyspany, jeżeli e, towarzyszy Ci bezcenność technologiczna, jeżeli cierpisz na, cierpisz na syndrom przeładowania informacją. Jeżeli nie potrafisz odłożyć nowych technologii, jeżeli nie potrafisz wyjść bez telefonu do pracy, do szkoły i jak go zapomnisz, to wracasz. Jeśli twoje bycie w sieci powoduje, że nie przykładasz się do swoich obowiązków szkolnych, zawodowych. Jeżeli tracą na tym twoje relacje z innymi to nie nazywaj się od razu osobą uzależnioną. O uzależnieniu, szanowni Państwo, może stwierdzić tylko psychiatra albo psychoterapeuta, żeby była jasność. Reszta diagnoz to nie diagnozy. Nie nazywaj się osobą uzależnioną, ale na pewno masz problem z higieną cyfrową. Oczywiście, jak dbać o higienę cyfrową, o tym niedługo powiem, ale z tym dzisiaj jest problem. I to rodzi konsekwencje na przykład związane nie tylko z przeładowaniem informacją, ale na przykład z nieumiejętnością koncentracji. Nie wiem, jakie są Państwa doświadczenia w szkołach, bo przecież uczymy w przedszkolach, w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, no w różnych instytucjach uczymy. Ja uczę na Uniwersytecie Gdańskim, ja też to widzę. Część moich studentów jak błędni rycerze, skoncentrować ich uwagę, to jest. Coś często graniczącego z cudem. No i jak teraz prowadzić zajęcia, kiedy przez pierwsze 5 czy 10 minut trzeba poświęcić na to, żeby jednak dziecko miało pełną koncentrację. Ale ta koncentracja też nie będzie na całe 40 minut. Po 5-10 minutach znowu jest problem z koncentracją. Więc musimy zadbać o higienę cyfrową, bo jeśli nie zadbamy o higienę cyfrową. Będziemy wspinać się po tym trójkącie, który widzicie. Drugim szczeblem jest po prostu zwyczaj, złe przyzwyczajenia. Jeżeli ciągle śpię z telefonem, jeżeli prowadzę samochód, my mówimy o dzieciach, ale umówmy się, niski poziom higieny cyfrowej dotyczy również nas dorosłych, bo przecież znamy osoby, które prowadzą samochód i piszą SMS-y na przykład, nie? Więc jeżeli tak często będę robił, to po prostu będzie to dla mnie czymś zwyczajem, zwyczajowym, że ja nawet się nie będę zastanawiał, że mogę inaczej. A jak zwyczaj się utrwali, to przejdziemy do nawyków. A nawyki są bardzo silne w naszym mózgu. Praca nad zmianą nawyków to jest praca na miesiące, jak nie na lata czasem. A jeżeli nawyk się utrwali, przejdziemy do uzależnienia. Więc dobra wiadomość jest taka, polska młodzież nie ma większego problemu z uzależnieniem. Fatalna wiadomość jest taka, że higiena cyfrowa leży. Że dzisiaj, codziennie, wiele młodych osób zaczyna powoli tracić, a nie zyskiwać z powodu tego, że używają nowych technologii. Oczywiście trudno złapać taki punkt graniczny między nawykiem a uzależnieniem. Oczywiście są konkretne e, symptomy uzależnienia, prawda? To jest modyfikacja nastroju, to jest zjawisko tolerancji, że potrzebuję więcej czasu bycia w sieci, bo mój mózg e, już tę nagrodę e, sobie zredukował w głowie i już mi godzina nie wystarcza, dzisiaj muszę trzy godziny być w sieci. To są symptomy odstawienia, proszę Państwa, symptomy odstawienia od elektroniki są takie same, jak które ma alkoholik jak jest na głodzie. Jak alkoholik chce się napić wódkę, a nie może, to on jest zły, roztrzęsiony, zdenerwowany, on potrafi być apatyczny, depresyjny, wkurzający, przemocowy. Tak samo mają osoby starsze, młodsze, które są przyzwyczajone do elektroniki, a nie mogą z tej elektroniki korzystać. To jest oczywiście kwestia nieudanych prób zerwania z nałogiem, prawda? Więc tych mechanizmów jest sporo. Natomiast chcę powiedzieć, że dobrą wiadomością jest to, że e, takich skrajnych. Y, objawów uzależnienia związane z tak, z, które skrajny objaw to jest taki, gdzie naprawdę dochodzi do rękoczynów, że młoda osoba rzuca się z pięściami na mamę albo tatę, y, albo na nauczyciela, y, albo grozi nauczycielowi, albo grozi sobie, że coś zrobi. Szanowni Państwo, powiem wprost: oczywiście ja nie jestem psychologiem, więc y, proszę sobie tę informację zweryfikować, ale pracuję z psychologami. Wiele osób mówi: Maciej, jeśli są takie silne symptomy uzależnienia, to nie ma co czekać. Trzeba lecieć od razu do psychiatry, bo sytuacja, gdzie dziecko grozi sobie bądź komuś, że sobie coś zrobi, albo komuś, bo nie ma dostępu do sieci, jest zagrożeniem dla życia i zdrowia. Więc ta alternatywa jest ważna, szanowni Państwo, ale uwaga bardzo ważna rzecz. Ta alternatywa, którą podsuwamy naszym dzieciom, naszym uczniom, ona musi być dopasowana do tego, co, czym się dziecko interesuje, albo nawet co robi w sieci. Jeżeli dziecko gra w gry, gdzie trup ściele się gęsto, to nie oferujmy dziecku kółka szachowego. Jeżeli dziecko gra w gry, gdzie Coś kopie, odkrywa, kolekcjonuje, szuka złota, kupmy dziecko wykrywacz do metali. Przecież może robić to samo realnie, co robi wirtualnie. Więc musimy o tym pamiętać, żeby ta alternatywa do świata cyfrowego powinna być dopasowana do tego, co dziecko robi w sieci. Ale, żeby to wiedzieć i żeby tak robić, trzeba mieć jedną, wydawałoby się naturalną i prostą kompetencję. Trzeba wiedzieć, czym interesuje się mój uczeń, bądź czym interesuje się moje dziecko. I tutaj niestety coraz częściej spotykam się z takimi przykładami w przypadku rodziców przede wszystkim, że rodzice nawet nie wiedzą co dzieci lubią robić w wolnym czasie czy co dzieci robią w sieci. I teraz żeby dobrze zrozumieć, wracam do tytułu naszego spotkania, czyli jak nie zbłądzić w świecie cyfrowym. Żeby nie zbłądzić w świecie cyfrowym, trzeba wiedzieć, że są różne czynniki, które wpływają na to, jak młodzież korzysta z nowych technologii. Znowu widzicie na slajdzie, na prezentacji pewnego rodzaju diagram. Oczywiście pewnie tych czynników jest bardzo dużo o wiele więcej niż tutaj. Tutaj pozwoliłem sobie wymienić sześć. Zobaczcie, na godzinie zero. Motyw jest ważny. Jeżeli motywem ucznia jest hejtowanie kogoś, to umówmy się, czy wykluczenie kogoś z grupy na Whatsappie, czy na Messengerze, to umówmy się, nic z tego dobrego nie będzie. Ale jeżeli motywem klasy A, B, C, 7, 4 jest zbiórka na pomoc charytatywną dla bezdomnych zwierzaków, no to umówmy się, że tutaj może być duże dobro. Czyli motyw jest ważny. Niestety. Niestety młodzież rzadko zastanawia się nad motywem. Często coś robią, a potem mówią o kurczę. Nie ma tej refleksji przed. Można byłoby bardzo dużo nieszczęść zaoszczędzić. Mówię o hejcie, o przemocy, o wrzuceniu roznegliżowanego zdjęcia. Gdyby rozmawiać z młodzieżą i uczulić ich, że to, co wrzucą do sieci i to, co skomentują, zawsze w tej sieci będzie. Już tego się nie wymarzy. Nawet jak to schowasz, to to będzie gdzieś tak w trzewiach, w tych bebechach sieci. Czyli motyw, wpływ grupy rówieśniczej z naszym dzieckiem, z naszym uczniem, to może być super uczeń, to może być olimpijczyk, to może być po prostu. Często się mówi o takich dzieciach, że to jest przyszłość tej szkoły. Oczywiście, to jest bardzo duży ciężar na nich położony. Nikt się nie zastanawia, co to znaczy dla młodej osoby, jesteś przyszłością tej szkoły. Ale abstrahując od tego, e, wpływ grupy rówieśniczej może być bardzo silny. I nawet dobry uczeń może popełnić gafę i dać się, przepraszam za sformułowanie, wkręcić w jakiś. Na przykład, hejt zbiorowy w klasie. Potem cała szkoła mówi: Janek, ten Janek, nasz Janek? Niemożliwe. No jak niemożliwe? Proszę zobaczyć, tu jest dowód. Więc ten wpływ grupy rówieśniczej jest ważny. Oczywiście ważne są własne doświadczenia i to, co mnie dotychczas spotkało w sieci. Wa 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 ważne są kompetencje cyfrowe. Co potrafię zrobić w sieci? Czy potrafię się chronić, czy nie? Ważne są relacje. Ale najważniejsze jest to, co widzicie na diagramie na pozycji godziny szóstej. Świat wartości. To jest to, o czym ja wcześniej troszkę mówiłem: altruizm, dobro wspólne, zaufanie, pomoc, yy, odwaga. Tylko wiecie, szanowni Państwo, odwaga to nie jest tak, że uczeń da po twarzy drugiemu na yy, przerwie. To nie jest odwaga. Odwaga to sytuacja, w której. Dziecko wstaje w klasie i mówi: Nie zgadzam się na hejt wobec, wobec Marysi. Zobaczcie, ile to dziecko ryzykuje. Asertywność. Gdyby rodzice uczyli asertywności dzieci, to być może byłoby mniej te, tego wejścia niekontrolowanego wpływ grupy rówieśniczej. Hmm? Wartości nie spadają z nieba. I szanowni Państwo, moja refleksja jest taka, że. Za dużo rozmawiamy o nowych technologiach, a za mało rozmawiamy o wartościach. Tu nie chodzi tylko o wartości i o rozmowę o wartościach, tu chodzi o pokazanie tych wartości. A co rodzice bardzo często mówią swoim dzieciom? Nie wychylaj się, bo dużo zaryzykujesz. Mówią co? Ryby i dzieci głosu nie mają. Dlaczego tata nie? Bo nie. To nie uczy wartości, to nie uczy odpowiedzialności. Często młodzież mówi w różnego rodzaju badaniach, że mają, zresztą w ostatnim dużym badaniu młode głowy na próbie 200 tysięcy uczniów, wyszło, że młodzież ma niski poziom sprawczości życiowej. Oni uważają, że to co robią, to w ogóle jest skazane na porażkę. A skąd to się bierze? Jeżeli nie nauczymy dziecka i nie stworzymy dla niego przestrzeni, żeby ono brało życie w swoje ręce, jeżeli ono nie poprowadzi lekcji, jeżeli ono nie zrobi prezentacji, jeżeli ono nie poprowadzi projektu grupowego, tylko wciąż będzie ktoś to inny robił, no to dziecko nie będzie miało wpływu. To uczeń nie będzie uczniem kreatywnym. Nauczyciele też potrafią być nadopiekuńczy. Proszę państwa, myślę sobie, że tak sobie myślę. Nie jestem nauczycielem w takim sensie, że nie uczę w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, jestem nauczycielem akademickim, jednak ja czuję różnicę. Podziwiam wszystkich Państwa, którzy pracują właśnie w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych czy w przedszkolach, ale myślę sobie, że dzisiaj nauczyciel powinien być pewnego rodzaju przewodnikiem, mentorem. Nauczyciel powinien przygotować ucznia do drogi. Rodzic powinien przygotować swoje dziecko do drogi, a nie przygotowywać mu drogę. Tu nie chodzi o to, żebyśmy wyręczali naszych uczniów czy naszych dzieci czy z tego co oni sami powinni robić. Ten diagram jest dla mnie bardzo ważny. Z tego względu, że on trochę ustawia optykę nie tylko moich wykładów i mojego myślenia, ale on też ustawia optykę powinności. Przypominam, dużo rozmawiamy o nowych technologiach, a mało, Szanowni Państwo, rozmawiamy o wartościach i empatii. Widzicie tutaj szanowni państwo wyniki badań, które prowadzone były przeze mnie i przez Fundację Dbam o mój zasięg i Uniwersytet Gdański na zlecenie Fundacji Lotto. Był taki projekt realizowany granie na ekranie. i to jest to, co wcześniej mówiłem. My musimy o tych rzeczach, o których dzisiaj rozmawiamy, rozmawiać jak najszybciej. W Fundacji Dbam o mój zasięg zresztą Zobaczycie później ten materiał. E, opracowaliśmy taki materiał edukacyjny, który nazywa się Fonolandia. I ten materiał edukacyjny jest dla 5-6-latków w przedszkolu i dla klas 1, 2, 3. Teraz staramy się, o żeby to był program rekomendowany, pewnie tak się zadzieje, ale nie czekajmy z rozmawianiem o nowych technologiach, aż dziecko. Będzie miało 12 czy 13 lat, czy 11 czy 10, kiedy dostanie swój pierwszy telefon. Wiecie co uczniowie mówią na moich zajęciach? Oni mówią wprost, znaczy uczniowie się w ogóle nie patyczkują, walą prosto z mostu. Mi mogą wiele rzeczy powiedzieć, bo wiedzą, że ja prawdopodobnie już u nich w szkole nie będę, albo może się jeszcze raz spotkamy dwa, więc oni czują się bezpiecznie. I wiele osób z szóstej, siódmej czy z ósmej klasy mówi: "Proszę pana". Ja nie potrzebuję dzisiaj rodziców do tego, żeby oni mi mówili, jak mam być w sieci, co mam robić. Ja ich potrzebowałem 10 lat wcześniej, kiedy dawali mi pierwszy telefon czy tablet. To znamienne, bo bardzo mocno przesuwać. Bo zobaczcie, szanowni państwo, no dzi dzisiejsze nasze spotkanie możemy potraktować jako taki wykład profilaktyczny. I rzeczywiście coś w tym jest. Natomiast tę profilaktykę bardzo mocno trzeba przesunąć, bo korzystanie z nowych technologii, jak widzicie na slajdzie, ono jest na długo, na długo, na długo przed, zanim dziecko pójdzie do szkoły podstawowej. Bardzo dużo wzorów pozytywnych i negatywnych kształtuje się w zakresie korzystania z nowych technologii, kształtuje się właśnie w okresie przedszkolnym. I musimy o tym, szanowni państwo, pamiętać. Ale wiecie, o czym jeszcze musimy pamiętać? W szczególności to jest stryczek dla rodziców. Jesteśmy ssakami i uczymy się przez naśladowanie. Znowu nawiązując do tytułu dzisiejszego spotkania. Jak nie zbłądzić w świecie cyfrowym? Zbłądzi ten, który uważa, że dzieci nas nie podpatrują i nie uczą się tego, co my robimy. Wyobraźcie sobie sytuację, że ja jestem kierowcą. Ja prowadzę samochód i ciągle prowadzę tak z telefonem w ręku. Cały czas tak. O. Z tyłu siedzi mój antek, on ma dzisiaj 12 lat, i on to będzie cały czas widział. Jak antek pójdzie za 6 lat na kurs prawa jazdy, on będzie święci przekonany, że tak się jeździ. Dlaczego? Bo mój jego ojciec wdrukował i w procesie socjalizacji mój antek zinternalizował, przyswoił wzór korzystania z nowych technologii przez rodziców. I proszę Państwa, w fundacji Dbam o Mój Zasięg bardzo często jeździmy po szkołach i szkolimy uczniów, rodziców, nauczycieli. E, ja już uczniów mniej szkole, ale czasem szkole. I niestety, niestety czasem spotykam się z taką sytuacją, że mamy zajęcia 90-minutowy warsztat o bezpiecznym, higienicznym używaniu nowych technologii, czy o higienie cyfrowej, a siedzi nauczyciel i cały czas. Aż wiadomości mu z Facebooka przychodzą, no to to jest totalnie bez sensu. Zupełnie nie rozumiem tych szkół, gdzie jest całkowity zakaz używania telefonów na przerwach, ale on nie dotyczy nauczycieli. Przepraszam, może się Państwu narażę, ale e, pamiętajcie, że jeżeli, jeżeli uczeń zobaczy, że nauczyciel też tego nie robi i że nauczyciel porozmawia z tym uczniem, kurczę, też mi jest ciężko. To myślę sobie, że samym uczniom będzie łatwiej dostosowywać się do tych zakazów. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Całkiem niedawno było zrealizowane duże badanie Nasku o, o tym, jak młodzież korzysta z zasobów sieci, ale też byli pytani rodzice, Czyli mieliśmy dwie perspektywy, i co się okazuje? Okazuje się, szanowni państwo, że nie tylko punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale te wizje tego, co robią dzieci w sieci, a co ich rodzice uważają, że ich dzieci robią w sieci, totalnie się rozjeżdżają. Na przykład nastolatki w ramach tego badania powiedziały, że 5, i 30, 5 godzin i 36 minut dziennie, średnio korzystają z internetu. A wiecie, ile rodzice powiedzieli? Że ich dzieci korzystają, wyszła im średnia godzina 29. 5:36, godzina 29. Bardzo polecam ten raport Nasku. On jest bardzo istotny. E, więc myślę sobie, szanowni Państwo, że najgorsze co możemy zrobić, to wycofać się ze świata cyfrowego naszych dzieciaków. Udać, że nie ma Minecrafta, na przykład, nie? Założysz, że dziecko sobie super poradzi. Ja wiem, dlaczego my dorośli, my nauczyciele i rodzice, często wycofujemy się ze świata cyfrowego. Na przykład zakładamy, że ja się nie znam, a dziecko się zna. No ale już dzisiaj, po naszym spotkaniu, wiemy, że dziecko się zna na poziomie bardzo podstawowym, a kreatywny czas spędzony w sieci jest o wiele trudniejszy do nauczania do wypracowania. Więc my musimy wiedzieć, że nie ważna jest tylko ilość czasu, ale że jest ważna też jakość czasu. My musimy po dzisiejszym spotkaniu wiedzieć, że internet realizuje potrzeby dzieci. Ale też, że można uzależnić się od nowych technologii, a uzależnienie, proces, szanowni Państwo, proces wchodzenia w chorobę, doświadczanie choroby, symptomy, proces leczenia bardzo często, negatywne skutki i powrót potem do zdrowia ten proces zdrowienia on jest bardzo często podobny w przypadku osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków i uzależnionych od internetu. Co z tym wszystkim zrobić? No, bo nie mogę Państwa zostawić bez rozwiązań, tak? Po pierwsze, dbanie o higienę cyfrową. Zobaczycie, widzicie tutaj planszę, 10 zasad higieny cyfrowej. Oczywiście to nie jest żaden punkt dojścia, to jest raczej punkt wyjścia. Te zasady są różne, można je naprawdę w różny sposób układać, ale proszę o jedno. Szanowni nauczyciele, szanowni rodzice, jak stosujemy jakieś zasady. To pamiętajcie, żeby to były zasady, które my też możemy sprostać. Kontroluj czas przed ekranem, ale również jakość tego czasu, nie tylko ilość. Odkładaj telefon, nie noś go zawsze przy, sobą, przy, przy sobie. Zarządzaj powiadomieniami. Ktoś, kto wymyślił powiadomienia, wiedział, że w trakcie powiadomień też się wydziela dopamina. I tej dopaminy jest więcej w momencie usłyszenia powiadomienia niż czytania wiadomości. Więc tak to działa. A może powinniście w ramach godziny wychowawczej zrobić sobie cyfrowy detoks? Że umawiacie się na godzinie wychowawczej, że na przykład w sobotę robimy sobie eksperyment i każdy w domu odkłada nowe technologie i potem gadamy o tym, jak się czuliśmy. Bardzo mało szkół to robi. Czemu? Przecież to jest super doświadczenie. Relaks i odpoczynek. Szanowni Państwo, uwierzcie mi, o, nasz mózg nie odpoczywa, kiedy cały weekend oglądamy seriale na platformach streamingowych. Moi studenci tak często mówią, proszę pana, ja tam w ogóle z telefonem to nie mam problemu. Ale Netflix, VOD, Disney Channel Plus. Boże, siadam w piątek w niedzielę wstaję. Naprawdę? Przecież tak długo to się nie da funkcjonować, przy założeniu, że jeszcze do tej głowy muszę zmieścić treści związane. Z nauką, dbanie o sen. Dwie godziny przed zasięciem w ogóle nie powinniśmy używać nowych technologii. Proszę bardzo, jak macie możliwość, możemy wycofać nowe technologie sypialni. Budzik kosztuje 9-12 zł, można kupić tradycyjny budzik. To są małe kroki. To są bardzo malutkie kroki. Chcesz, żeby twoje dziecko było zdrowe? Niech nie spożywa słodkich napojów przy komputerze. Chcesz mieć lepszą relację z dzieckiem albo lepszą relację z uczniem, to może warto zjeść z, z, z nim ten posiłek na stołówce wspólnie przy stole czy w domu. Wszyscy dzisiaj w świecie nauk, nauki wiemy, że dobrostan psychiczny dzieci bardzo mocno buduje się wówczas, kiedy spożywany jest posiłek razem z dzieckiem. Gdybyśmy o tym wiedzieli jak bardzo to ładuje zdrowie naszych dzieci czy naszych uczniów, to myślę sobie, że w wielu gospodarstwach domowych moglibyśmy zmienić troszkę te nasze przyzwyczajenia i częściej jeść kolację czy śniadanie razem. A jak nie, to przynajmniej w weekend wspólnie przygotowywać posiłek. Proszę państwa, mów dobrze o uczniach. Nie oceniaj ich. Staraj się zrozumieć ich świat. Nie mówmy do nich, bo ja w Twoim wieku to było tak i tak i tak. Młodzież tego totalnie nie potrzebuje. Co z tego, że młodzieży powiemy, że 40 lat temu to się żyło inaczej? Mój tata tak często mówił i to do mnie w ogóle nie trafiało. Starajmy się nauczyć tego, jakimi mechanizmami dzisiaj kierują się młodzi ludzie. Ale żeby to wiedzieć i żeby to zrozumieć, co trzeba? Trzeba słuchać. Prosta sprawa. Słuchaj swojego ucznia. Co ma do powiedzenia? Słuchaj swojego rodzica, słuchaj, słuchaj swoje dziecko. Odwróć proces edukacji. Przecież edukacja jest procesem dwustronnym. Jeżeli moje dziecko albo uczeń będzie nauczycielem dla swojego nauczyciela, a nauczyciel będzie uczniem, albo jego rodzic będzie uczniem przez moment, to bardzo dużo się możemy dowiedzieć o tym, jak ten nowy ich świat funkcjonuje, ale też, szanowni państwo, co się dzieje? Podnosimy podmiotowość ucznia. Nasz uczeń mówi: Wow, uczyłem moją panią od biologii. Warto to stosować. Sfera somatyczna, zdrowe odżywianie, regularny wysiłek fizyczny, higiena pracy, nauki, snu. Powiedziałem Państwu, że dzieciaki dzisiaj bardzo potrzebują bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo buduje się również wówczas, kiedy dziecko wie, co go czeka w przyszłym, kolejnym dniu. A nie, że jest nic niezaplanowane. Jeżeli są ramy, jeżeli są szkolne rytuały, na które dzieciaki czekają, to to tylko buduje poczucie bezpieczeństwa. Buduj realne, a nie wirtualne więzi. Pamiętaj, że kontakt w sieci. Różni się od relacji bezpośredniej i że nic póki co nie zastąpi tego kontaktu, przytulenia, bliskości, spojrzenia w oczy. Wtedy inaczej nasze ciała reagują, a przede wszystkim inaczej reagują nasze mózgi. Pamiętaj, że jeżeli się na czymś nie znasz, zawsze można skorzystać z pomocy specjalisty. Nie jest wstydem proszenie o pomoc. Pamiętajmy o tym, bo bardzo często nie wiemy, co robić, i głupio nam przed kimś przyznać i się otworzyć, że uczeń w mojej klasie ma problem. Chowamy się, powiedzieć rodzicom, nie powiedzieć rodzicom. Rodzice często sobie myślą, szukać wsparcia, nie szukać wsparcia. Nie bój się, że twoja diagnoza się nie sprawdzi. Nie jest wstydem, nie jest, Szanowni Państwo, proszenie o pomoc odpoczynek od nowych technologii. Może powiem coś, co wywróci stolik z kartami e, ułożonymi przez wiele osób, ale ja osobiście uważam, że po pandemii trzeba byłoby zrobić wszystko, żeby jak najbardziej odkablować nasze dzieciaki. Nie ma dzisiaj czasu, żeby o tym porozmawiać, ale około 30-40% uczniów dzisiaj w Polsce cierpi na Coś, co nazywamy stresem technologicznym. To jest właśnie ten brak koncentracji uwagi, to jest kłopoty ze snem, to jest przeładowanie informacją. To są jedne z najwyższych problemów wskazywanych przez młodzież, jakich oni problemów doświadczają wyraźnie częściej teraz niż przed pandemią? Przedłuż uważność, szanowny rodzicu, szanowny nauczycielu, skoro wiesz, że świat online jest ważny dla dzieciaków, to trzeba przedłużyć uważność. Jak my byliśmy mali, nasi rodzice byli uważni na to, co my robimy realnie, niewirtualnie, bo wirtualnie nie było. Współczesny rodzic, współczesny nauczyciel ma trudniej, bo on musi przedłużyć tę właśnie, rozciągnąć swoją uważność na to, co dziecko robi w sieci i co robi poza siecią. I na samo zakończenie zostawiłem sobie smaczek, a mianowicie. Bo ja nie wiem jak państwo mają w szkole. Ja nie wiem jakimi państwo są nauczycielami. Ja nie wiem jakimi jesteście rodzicami, ale pamiętajcie o jednym. Jeżeli komuś z państwa zarezonuje coś w głowie po tym wykładzie i powie sobie o jejkuś, ale strasznie dużo rzeczy zawaliłem, zawaliłam, dużo przede mną, to pamiętajcie szanowni państwo, że poczucie winy zawsze jest złym doradcą. Że nie należy koncentrować się na tym, co poszło nie tak i dlaczego jestem taki, a nie inny, jako nauczyciel czy jako rodzic, ale zawsze można odkreślić grubą krechą i powiedzieć: OK, teraz wiem, mogę pewne rzeczy naprawiać. Jak nie zbłądzić w świecie cyfrowym kompetencje kluczowe dla cyfrowych tubylców? Cieszę się, że mogłem z Państwem spędzić ten czas. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Dobrze, że jesteście i nie bójcie się używania nowych technologii, ale też pamiętajcie, że to, co jest najważniejsze dzisiaj dla funkcjonowania młodzieży, to wytworzenie naturalnego stanu równowagi. Dziękuję bardzo.